tym Woodstockiem, moi państwo, to naprawdę kupa śmiechu wyszła. Raz, że natychmiast zostałem okrzyknięty przez internet lewicową szmatą. Jak się publicznie wystawia pysk, no to trzeba mieć grubszą skórę i być przygotowanym na różnego rodzaju pstyczki. Po drugie, ktoś zarzucił mi, że nazywam wyznawców Hare Krishna braćmi. Co za bydle! Katolicki ksiądz, który mówi o innych ludziach prebracia. Co za dramatyczny pomyleniec. Zwłaszcza kiedy zwrócimy uwagę na to, że sam Chrystus Pan wszystkich braćmi nazywał. Zwłaszcza wtedy, kiedy faryzeusz wystawiał go na próbę, pytając, a któż z nich jest moim bliźnim? Wtedy Chrystus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Co więcej, co dla mnie było ogromnym zaszczytem. W końcu tego się doczekałem. Otóż internet odkrył i wpisał mnie na polską listę Żydów. Jestem bardzo dumny. Ogłoszono, że jestem Żydem i współplemieńcem naszego Zbawiciela. Nie nazywam się, gdyby to było dla państwa zaskoczeniem, nie nazywam się Jan Kaczkowski, tylko Jan Goldbaum. To mi się od razu skojarzyło z aferą Amber Gold. Może mam jakieś ukryte finanse. I coś, co mnie prawdziwie, a to już mówię poważnie, ubodło w samo serce. Nazwano mnie, powiedziano, że wcale nie urodziłem się w roku 77, tylko w 66. Najpewniej dlatego, że to były 2 lata przed wydarzeniami marcowymi. Ja wiem, moi państwo, że staro wygląda. Ale to już jest przesada. Są pewne granice, których przekraczać nie wolno. Protestuję. Pokażę kwity, że urodziłem się w 77. To, że łysieję. Nie będę wkładał tupecika albo peruki. To, że mój brat, który jest ode mnie starszy o 6 lat, wygląda ode mnie młodziej, absolutnie o niczym nie świadczy.